Jeżeli twoje randkowanie z kobietami zazwyczaj kończy się na pierwszym spotkaniu i to kobiety się wycofują, to mam dziś dla ciebie bardzo ważny materiał. Powiem tobie, z czego to zazwyczaj wynika i przede wszystkim, jak sobie z tym radzić, jak przeciwdziałać takiej sytuacji, aby twoje randki z kobietami nie kończyły się na tak wczesnym etapie. Zapraszam. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku i przejdźmy dziś od razu do konkretów. A więc, dlaczego kobiety wycofują się po pierwszym spotkaniu? Dlaczego potencjalnie twoje randkowanie kończy się właśnie na tak wczesnym etapie relacji? Posłuchaj, pierwsza kwestia, pierwsze pytanie, jakie warto byłoby sobie tutaj zadać, to jest przede wszystkim to, jaki procent, jaka proporcja twoich relacji z kobietami kończy się na pierwszym spotkaniu. Jeżeli powiedziałbyś mi, że byłeś na 15 randkach z 15 różnymi kobietami i 14 z tych randek skończyło się właśnie w taki sposób, 14 z tych relacji skończyło się właśnie w taki sposób, że dziewczyny się wycofały i drugiego spotkania już nie było, no to faktycznie mamy pewien problem. Natomiast gdybyś powiedział mi, że byłeś na 30 randkach z 30 różnymi kobietami i faktycznie 12 dziewczyn nie było chętnych na kolejne spotkanie, ty nie byłeś chętny na kolejne spotkanie, powiedzmy z 8, z 10 kolejnymi kobietami, a z kolejnymi 8 czy 10 spotkałeś się jednak kilka kolejnych razy, no to sytuacja w tym przypadku będzie kompletnie inna. Natomiast jeżeli oglądasz ten materiał, to domniemam, że chcesz dowiedzieć się, dlaczego spotkania kończą się na tak wczesnym etapie relacji. Dlaczego relacje kończą się na tak wczesnym etapie. Posłuchaj, powodów oczywiście tutaj jest co najmniej kilka, potencjalnych powodów jest tutaj co najmniej kilka, natomiast istnieje jeden fundamentalny powód, który ma ogromne znaczenie. Jeżeli kobiety bardzo często wycofują się po pierwszym spotkaniu i mówiąc wycofują się, mam na myśli, że nie odbierają telefonu, nie odpisują, są wiecznie zajęte i nigdy nie jesteś w stanie umówić się z nimi po raz drugi, to w zdecydowanej większości przypadków powodem jest to, że dziewczyna na spotkaniu nie poczuła chemii. Po prostu nie poczuła chemii i to dlatego nie jest ona zainteresowana kolejnym spotkaniem. Zaraz sobie porozmawiamy o tym, dlaczego kobieta nie poczuła chemii, bo to jest tutaj kluczowe. Oczywiście może być tutaj wyjątkowa sytuacja, w której dziewczyna czuła się przy tobie dobrze, ale było to pierwsze spotkanie, a ona na przykład spotykała się już z innym gościem, z którym spotykała się od miesiąca, od 2 miesięcy. Dała sobie jeszcze strzał z tobą, spotkała się z tobą, ale z tamtym gościem sprawy rozwijały się szybciej. Z tamtym gościem spotykała się już od kilku tygodni i po prostu odpuściła sobie spotkanie z tobą, mimo tego, że wasze spotkanie było udane. Owszem, może mieć miejsce taka sytuacja, natomiast zazwyczaj jest to mniejszość tego typu sytuacji. Zazwyczaj, jeżeli kobieta poczułaby chemię, byłaby chętna spotkać się po raz kolejny, nawet gdyby spotykała się potencjalnie z innym facetem. Więc dlaczego potencjalnie kobieta nie poczuła chemii? To jest kluczowe pytanie i to na nie właśnie odpowiem. Posłuchaj, tak samo powodów może być tutaj co najmniej kilka, ale również fundamentalnym, najczęstszym powodem jest to, że wasza rozmowa była jałowa, była neutralna, była zbyt koleżeńska, zbyt powściągliwa, zbyt zachowawcza. Prowadziłeś tę rozmowę w taki sposób, aby czasami jej nie urazić. Aby czasami się z czymś z nią nie zgodzić. Potencjalnie starałeś się dostosować w rozmowie, starałeś się być bardzo miły, uprzejmy, poprawny. Nie było flirtu, nie było droczenia, nie było przekomarzania. Nie byłeś w stanie utrzeć jej noska w dobrym tego słowa znaczeniu. Kobieta po prostu nic nie czuła. Rozmowa była zbyt koleżeńska i to jest najczęstszy powód, dla którego kobieta nic nie czuje. Posłuchaj, gdybyś zapytał kobietę o ten temat, to większość kobiet powiedziałaby tobie, że chemia albo jest, albo jej nie ma.
że to wcale nie zależy od tego, że po prostu coś nie kliknęło, tak? Że po prostu nie było chemii. Gówno, prawda. Owszem, nie kliknęło, najprawdopodobniej dlatego, że nie wiesz, w jaki sposób rozmawiać z kobietą na randce. Ja Cię w tym momencie nie oceniam. Ja przedstawiam Tobie jedynie najczęstszy powód. Posłuchaj, zachęcam Cię, abyś był bardzo sceptyczny przed słuchaniem kobiet, jeżeli chodzi o porady randkowe, gdyż kobiety kompletnie nie są świadome, w jaki sposób wygląda randkowanie z punktu widzenia mężczyzny. Kobieta Tobie powie, że miłości to się nie szuka. Po prostu miłość pojawia się sama znienacka. I faktycznie czasami, kiedy pojawisz się w odpowiednim etapie życia, szczęśliwy, sam ze sobą, w odpowiednim miejscu, poznasz wartościową osobę i kliknie, i Ty sobie możesz później myśleć, że to przyszło samo, ale to nigdy nie przychodzi samo. Do kobiet owszem, przychodzi to samo najczęściej, gdyż zwróć uwagę na to, że jeżeli kobieta ubierze się ładnie, wyjdzie do miasta, co się dzieje? Faceci podchodzą, faceci zagadują. Kiedy kobieta wyjdzie na imprezę, wyjdzie do baru, wyjdzie do klubu, faceci przychodzą. Kiedy kobieta wrzuci ładne zdjęcia na Insta, faceci piszą. Kiedy kobieta zmeczuje kilku gości na aplikacji randkowej, faceci piszą, więc jej wydaje się, że to po prostu się dzieje, tak? To po prostu przychodzi samo. Tobie, mój drogi, samo to nie przyjdzie. Więc zachęcam Cię, przemyśl te słowa, jeżeli chodzi o ten temat, ale wróćmy do tematu chemii na spotkaniu. Posłuchaj, panowie, Wy często sobie myślicie, jak to? Przecież rozmawialiśmy na takie ambitne tematy, rozmawialiśmy o fizyce kwantowej, obydwoje interesujemy się takimi ambitnymi tematami, to jak to? Dlaczego ona nie chce się ze mną spotkać? Ja myślałem, że mamy tyle wspólnego. Nawet szukałeś tych podobieństw, tak? Ona coś mówiła, okazywało się, że Ty się też tym interesujesz i Ty sobie już myślałeś, Jezu, poznałem swoją bratnią duszę. Widzisz, tutaj nie chodzi o same tematy, chodzi o sposób, w jaki Ty z nią rozmawiasz. Chodzi o Twoje nastawienie do rozmowy, chodzi o to, jak na nią patrzysz i o to, jak ona się przy Tobie czuje. Widzisz, jak ta kobieta wróci z randki i będzie gadać na Twój temat ze swoją przyjaciółką, i przyjaciółka nie będzie jej pytać, i co, o czym rozmawialiście? Serio? On się też interesuje literaturą piękną? O ja! I też fizyką kwantową? No nie, no to idealny facet dla Ciebie. Ona zapyta się koleżanki, jak się przy Tobie, zapyta tej kobiety, jak się przy Tobie czuła. I to będzie miało fundamentalne znaczenie. Jak ona się przy Tobie czuła na tym spotkaniu. Dlatego to, co ma znaczenie przede wszystkim, to jest sposób, w jaki Ty z nią rozmawiasz i przede wszystkim to, abyś był w stanie poflirtować z nią w rozmowie, podroczyć, poprzekomarzać się, dać jej czasami małego pstryczka w nos humorystycznie, tak samo jak kumplowi, z którym się przekomarzasz, tak? Jakoś w Waszych relacjach z kumplami nie macie problemu, żeby subtelnie dowalić kumplowi, ale kiedy spotykacie się z kobietą, z atrakcyjną kobietą, to jest dramat, tak? Staracie się być tacy bardzo powściągliwi, zachowawczy, poprawni i to właśnie dlatego kobiety nic nie czują, bo rozmowy są jałowe jak flaki z olejem i Ty sobie możesz rozmawiać o fizyce kwantowej, o podróżach, o literaturze pięknej, obojętnie o czym, to nie ma znaczenia, jeżeli rozmowa jest płaska. Oczywiście dziewczyna może dać sobie jeszcze szansę spotkać się z Tobą drugi raz, ale jeżeli na drugim spotkaniu będzie to samo, nie będzie iskier, nie będzie żadnych emocji, to kobieta po prostu nic nie poczuje i relacja nie pójdzie do przodu. Takie są fakty, więc kluczowe słowo, jakie chciałbym, abyś zapamiętał z tego materiału, to jest flirt. Musisz flirtować na spotkaniu z kobietą. Musisz flirtować na spotkaniu z kobietą. Jak to brzmi? Zachęcam Cię do tego, abyś po prostu chodził na spotkania z kobietami z nastawieniem do zabawy rozmową, tak? Abyś Ty nie siedział jak z kijem w tyłku, jak z kołkiem w dupie, za przeproszeniem, bardzo poważny, bardzo powściągliwy, bardzo zachowawczy, bo to nie o to tutaj chodzi. Jeżeli jesteś bardzo ambitny, jeżeli robisz ciekawe rzeczy w życiu, będzie czas na to, aby pokazać jej tę Twoją ambicję, będzie czas na to, aby ona zweryfikowała, że Ty jesteś tym inteligentnym gościem, który czyta książki i robi to wszystko, tak? Ty możesz jej o tym opowiedzieć, ale muszą tam w tej rozmowie znaleźć się również elementy
flirtu, tak? Przykomarzania, podroczenia się z nią w rozmowie, tak? Aby ona wyczuła, że jesteś facetem, który ma dobre nastawienie. To jest kolejne słowo klucz. Nastawienie do rozmowy, gdyż flirt to nie są same słowa. Często faceci myślą, że flirt to są jakieś określone teksty, jakieś teksty na podryw, jakieś określone słowa, których ty użyjesz. Tu nie chodzi o słowa, ale o sposób, w jaki je komunikujesz. Gdybym ja ci powiedział, co ty się tak na mnie patrzysz, a powiedziałbym tobie, co ty się tak na mnie patrzysz. Te same słowa, różna intonacja, różne spojrzenie i brzmi to kompletnie inaczej. Gdybym powiedział tobie, ty to jednak jesteś chyba mała diablica. I wiesz co, ja nie wiem, czy my się dogadamy. A gdybym powiedział to samo, ty to jednak jesteś mała diablica, ja nie wiem, czy my się dogadamy. Czy to brzmi jak flirt? Czy drugi sposób, w jaki to powiedziałem, brzmi dla ciebie jak flirt? Chyba nie do końca. Istota tkwi w sposobie przekazu, a nie tak bardzo w samych słowach. Oczywiście bardzo istotne są również narzędzia, jeżeli tak to mogę nazwać, sposoby flirtu, które istnieją, tak? Konkretne sposoby, w jaki sposób możesz z kobietami flirtować. Chętnie cię tego nauczę, pomogę tobie z tym kompleksowo, ale nie tutaj, mój drogi. Wszystkiego na YouTubie bezpłatnie tobie nie przekażę, czy się tobie to podoba, czy nie. Takie są fakty, jest to moja praca zawodowa, z tego się utrzymuję, z tego żyję i bardzo chętnie tobie pomogę. Ale umów się ze mną na konsultację i tam konkretnie porozmawiamy. Albo zachęcam cię do wykupienia kursu na temat poznawania kobiet. Kursu, który jest już dostępny, w którym kompleksowo omawiam również temat flirtu. Nie tylko na teoretycznych przykładach, ale przede wszystkim w praktyce, w trakcie moich rozmów z kobietami. Posłuchaj, mój cel na tym kanale jest prosty. Przekazywać wam jak najwięcej wartości, powrócić z dłuższymi materiałami, co już się dzieje, więc będę wam tutaj dawał jak najwięcej wartości. Chcę to robić, chcę wam pomagać, ale moi drodzy, jest to również moja praca i nie wszystko jestem w stanie wam przekazać tutaj w 10-15-minutowym filmie. Może się to wam nie podobać, ale ja nie jestem tutaj po to, aby się wam podobać. Ja jestem tutaj po to, aby wam pomóc. Ci z was, którzy ze mną pracują, ci z was, którzy mieli okazję ze mną współpracować w trakcie konsultacji, doskonale wiedzą, że zawsze daję więcej w czasie, który mamy do swojej dyspozycji. Zawsze staram się z wami porozmawiać dłużej, dać wam jak najwięcej wartości i nie inaczej sprawy mają się w tym przypadku i nie inaczej sprawy mają się w kontekście kursu na temat poznawania kobiet na żywo i również w kontekście kursu, który dotyczy między innymi właśnie rozmawiania z kobietami, a także flirtu, gdyż spora część tego kursu jest poświęcona rozmowie, a także temu, jak flirtować z kobietami. Więc jeszcze raz was zachęcam, jeżeli chcecie wreszcie uniezależnić się od poznawania kobiet przez internet, zachęcam was, podlinkuję wam moją stronę poniżej i zachęcam was do zakupu tego kursu. Oczywiście to jest wasze życie i wasza decyzja, a ja jedynie przedstawiam wam, jaka jest możliwość. Panowie, na koniec powiem wam jeszcze, jeżeli chodzi o randkowanie, jeżeli chodzi o chemię na spotkaniu, przede wszystkim pamiętajcie o tym, aby nie starać się bardzo przymilać kobiecie na spotkaniu. Ona nie może czuć, że wy staracie się jej tak bardzo zaimponować. Właśnie jeżeli starasz się jej bardzo zaimponować, ze wszystkim się zgodzić, ona coś powie i ty już masz to samo zdanie, właśnie tego typu zachowanie powoduje, że ona nie czuje chemii, nie czuje żadnego tarcia. Chemia również jest związana z tarciem w trakcie spotkania. Jeżeli masz inną opinię na jakiś dany temat, miej jaja powiedzieć jej o tym wprost. Jeżeli nie podoba się tobie to, że ona nie umie gotować, powiedz to wprost, tak? Możesz jej powiedzieć, nic nie umiesz ugotować? No powiem ci, teraz to mnie trochę zawiodłaś. Ja już cię zaczynałem lubić, a ty mi mówisz coś takiego? Oj, niedobrze. No ale nie ukrywam, na razie sprawiasz dobre wrażenie, więc myślę, że nad tym popracujemy, tak? To jest tylko przykład. Tu nie chodzi o to, że ty masz używać moje teksty. Chodzi o to, abyś potrafił się podroczyć, pośmiać, pożartować, abyś nie miał tak poważnego nastawienia do rozmowy na spotkaniach z kobietami i zapewniam cię, że będziesz miał zupełnie inne rezultaty. Panowie, tyle na dziś z mojej strony. Mam nadzieję, że ten materiał był dla was użyteczny. Mam nadzieję również, że u was wszystko w porządku.
Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam!